Woda, która wpływa do kłodnicy, jest już czysta, choć na ocenę wpływu na środowisko awarii w centralnej oczyszczalni ścieków w Gliwicach przyjdzie jeszcze czas. W środę jeden z przewodów osadników oczyszczalni okazał się niedrożny. To spowodowało, że 30% ścieków oczyszczanych było wyłącznie mechanicznie. Całą noc była opróżniona woda z tego zbiornika. To zanieczyszczenie malało. Dzisiaj już rano było to około 20% nieoczyszczonych, czy tam wstępnie oczyszczonych ścieków odprowadzanych do rzeki. Pracownicy opróżnili ten osadnik, udrożnili ten zatkany czy przytkany przewód i w tej chwili ten osadnik już będzie normalnie pracował, także cała sprawa została załatwiona na ten moment. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, którym dysponuje Gliwicka Oczyszczalnia, na usunięcie awarii przedsiębiorstwo miało 48 godzin. Prace rozpoczęły się późnym wieczorem w środę i trwały nieustannie przez kilkanaście godzin do czwartku włącznie. Do opróżnienia było 6 tysięcy metrów sześciennych wody, a intensywne opady deszczu utrudniały serwisowanie, ponieważ poziom wody w osadniku znacząco się podnosił. Z drugiej strony deszcz spowodował, że zanieczyszczenia, które wpłynęły do kłodnicy, były mniej groźne. Te wyniki badań prób ścieków wykazały przekroczenia w zakresie zawiesiny azotu ogólnego i fosforu ogólnego w stosunku do zapisanych w posiadanym przez oczyszczalnię pozwoleniu wodnoprawnym. I tu dalej w trakcie prowadzonej przez inspektorów kontroli będziemy tę sprawę analizować. Wyniki badań wody pobranej z nad wylotu i poniżej wylotu również wskazują, że ta awaria miała wpływ na jakość wody. Jak jednak podkreślają przedstawiciele PWiK, zanieczyszczenie nie ma wpływu na jakość wody w domach mieszkańców Gliwic. Jedyną uciążliwością mogła być charakterystyczna woń odczuwalna w niedalekim sąsiedztwie oczyszczalni. W chwili, w której Wody Polskie podejmują wiedzę na temat ewentualnych zdarzeń, takich jak właśnie awarie, wypadki, czy też inne sytuacje, które nie powinny mieć miejsca, wdrażamy procedurę kontroli interwencyjnych. Kontrole gospodarowania wodami odbywają się zazwyczaj zarówno jako działania planowane wobec rozlicznych podmiotów i użytkowników wód, ale również jako właśnie te działania interwencyjne. I z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia w tej przedmiotowej sytuacji. Choć awaria nie wstrzymała pracy oczyszczalni, to dziś już można powiedzieć, że jej sprawność przywrócona została w pełni. To, co wpada do kłodnicy, jest całkowicie oczyszczone.